Jeszcze na chwilkę chciałbym wrócić do sprawy pani Sawickiej. To była taka dziwna sytuacja, że nagle adwokat z własnej kieszeni wyłożył 300 tysięcy złotych na kaucy. Czy spotkał się pan kiedykolwiek z taką sytuacją, żeby ktoś tak nic tego nic nowego wykładał takie pieniądze? Czy CBA może przyświeciło tego adwokata, czy on miał jakieś może ciekawe interesy? Coś wiadomo na ten temat? Przede wszystkim proszę zwrócić na uwagę, że kancelaria adwokacka, która reprezentuje panią Sawicką, reprezentuje również panią Marczuk i w wielu procesach przed sądem reprezentuje wysoko postawionych członków Platformy Obywatelskiej. Także jest to jakby skutecznie dobrana kancelaria do tego, aby bronić członków Platformy Obywatelskiej, czy bronić interesu Platformy Obywatelskiej. Ja chciałam się... A, już. Proszę bardzo. Chciałem przychodzić do takiego rodzinnego raczej zapytania. Dlaczego służby po prostu jeszcze do tej pory nie odkryły afery rozbijania małżeństw w Polsce, co jest po prostu od 30-40 lat notorycznym po prostu klepaniną, tak można powiedzieć, ustawkami rządowymi. Ciężko mi się odnieść wprost do tego pytania, natomiast chciałbym Państwu wskazać na jedną istotną rzecz. W 2006 roku, kiedy powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne, ono powstawało od podstaw. Ta służba się dopiero zaczęła organizować, ale pomimo tego, że na samym początku brakowało funkcjonariuszom wszystkiego, od papieru, po biurka, po samochody. Ci funkcjonariusze byli na tyle sprawni i na tyle profesjonalni, że wykrywali przestępczość w naszym kraju. I jestem bardzo dumny z tego, że w tamtym okresie mogłem służyć w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i wraz z moimi kolegami przyczynić się do tego, aby ujawnić wiele afer korupcyjnych. Chciałem się zapytać, bo my jest taką dużą nagonkę i raczej często o tym wspominały, jaki to budżet straszny pochłonął pan w tych swoich akcjach. Z tego co wiem, no to taki budżet na służby specjalne jest tajny, jest nigdzie, nawet w budżecie państwowym jest ujawniany, więc chciałbym się dowiedzieć, czy może pan wie, skąd dziennikarze mieli takie informacje i czy faktycznie to były tak strasznie duże kwoty. Kolejne dobre pytanie z pana strony, bardzo dziękuję. Zapewniam państwa, że Centralne Biuro Antykorupcyjne działało zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami prawa. W żaden sposób nie nadużywało budżetu państwa. Działało w sposób standardowy, jak każde inne służby na świecie. Natomiast to, co podają media do opinii publicznej, nijak ma się z rzeczywistością i jest po prostu kłamstwem. Jeżeli Gazeta Wyborcza Fakt i podają, że przy sprawie domu w Kazimierzu zostały wydane jakieś horrendalne miliony złotych. Proszę państwa, mam nadzieję, że mi państwo uwierzycie, mi na ten temat nie jest nic wiadomo. Ja myślę, że powinniśmy chyba wierzyć temu, co pisze Gazeta Wyborcza, bądź mówi TVN. Nie mówię o fakcie oczywiście, to wszystko nie służy prawdzie. A ja mam jeszcze w ogóle trochę z innej beczki, nie wiem, mam tutaj jeszcze jedno pytanie, to może później zapytam. Witam pana serdecznie. Będąc w służbach, oprócz technik poznaje się i prawo. Czy obrońcy krzyża, modlący się wieczorem, będąc atakowani fizycznie przez bandytów, mają do obrony prawo również użyć siły fizycznej? Proszę pana, no to jest kwestia stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej. Jeżeli jest narażone czyjeś życie i zdrowie, jak najbardziej obywatel powinien reagować w taki sposób, aby o swoje bezpieczeństwo dbać. Ale podkreślę jedną rzecz. Do tego zobligowani są funkcjonariusze naszego państwa, zarówno policjanci, jak i straż miejska, aby tego porządku publicznego pilnować. No właśnie tak pilnują, że nas biją różni bandyci. Wczoraj miało takie miejsce, dzień dobry, że jeden człowiek przebrał się za Batmana, chodził koło
na snującym się i w pewnym momencie rzucił sznurek w kierunku krzyża. Ja poszłam do Straży Miejskiej i przypomniałam im artykuł kodeksu karnego 196. On się zaczął śmiać i powiedział mi, że on nie jest od kodeksu karnego, tylko od kodeksu wykroczeń. Z mojego punktu widzenia proponowałbym Państwu po prostu na bieżąco zgłaszać tego typu sytuacje telefoniczne. Rozmowy, które się wykonuje na numer 112 czy 997 są rejestrowane. Jeżeli nie ma żadnej reakcji ze strony służb, proszę po prostu pisemnie kierować skargi na ręce komendantów, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i za porządek publiczny. No i wydaje mi się, że to będzie najlepsze i najskuteczniejsze działanie z Państwa strony. Dzień dobry, ja tak, żeby zobrazować jeszcze całą sytuację. Proszę pana, 3 sierpnia, więc rok temu, po tej nieudanej próbie zabrania krzyża, taka sytuacja miała miejsce. 3 razy dzwoniłam na policję osobiście w nocy, nie reagował nikt. Dopiero kiedy poprosiłam o dane pani, która odbierała ode mnie telefon, przyjechał patrol 2 policjantów, popatrzyli, powiedzieli, że to jest sprawa służb miejskich, straży miejskiej. Ponieważ Straż Miejska stała pod kościołem seminaryjnym, więc tam podeszłam jeszcze z jedną panią i cóż się okazało? Stały 4 samochody, w tym 1 bus pełny funkcjonariuszy Straży Miejskiej i powiedzieli mi, że oni nie mają rozkazu reagować. Mówię, panowie, przyjdźcie, zobaczcie, co się dzieje. Ale my nie mamy rozkazu. Pytam się, kto może ten rozkaz wydać? No, któryś tam mówi komendant. Dobrze, proszę do tego komendanta. A komendant mówi, nie, proszę pani, my nie mamy rozkazu reagować. To tak wygląda. Nie było rozkazu od prezydenta Dankiewicz Wac. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie dokumentować tego typu sytuacje pisemnie i składać po prostu skargi, dlatego że po tych sytuacjach zostanie ślad, który jest udokumentowany i prędzej czy później będzie można na to zareagować. Pamiętajmy, że żadne rządy nie są wieczne. A sprawiedliwość jako oliwa zawsze na wierzch wypływa. Ja mam jeszcze takie ostatnie pytanie, troszeczkę niezwiązane z panem, właściwie może związane. Ostatnim wielkim echem odbiła się sprzedaż Rzeczpospolitej za 81 milionów złotych. Kupił ją człowiek, który tak naprawdę chyba pieniędzy już nie ma. Bo z tego co wiadomo, kupił przekrój, później jakiś jeszcze chyba inny tygodnik, czy jakąś inną gazetę i nawet nie było na wypłatę dla dziennikarzy. Proszę powiedzieć, skąd mógł mieć pieniądze? Tego Państwu nie odpowiem, ponieważ nie jestem jasnowidzem, a nie pracuję już w służbach specjalnych i nie mam dostępu do wielu informacji. No, jaka konkluzja się nasuwa z tego typu sytuacji? No jest na pewno parcie na to, aby media niezależne, które piszą o rzeczach niewygodnych dla obecnego rządu, no w jakiś sposób chcą zostać przejęte, tak? I no, ubolewam nad tym, że tak się dzieje, no, ale pozostaje jeszcze kilka innych mediów, które nie boją się pisać o rzeczach niewygodnych dla Tuska i jego rządu i trzymam za nich mocno kciuki, żeby tych działań nie zaprzestawali. Myślę, że damy radę. Czy jeszcze jakieś pytania mają Państwo? Bardzo proszę. Dzień dobry. Zabrze Śląsk, Narodowość Polska. Chciałam zapytać, ponieważ w tym Czerwonowie moim nikt nie rozumie i ja chyba już zaczynam nie rozumieć. Oni uważają, ci inni, że Centralne Biuro Antykorupcyjne to było takie biuro, które było powołane, że każdego, kto ukradł w PRL-u 0,5 rolki papieru toaletowego. Albo po prostu 10 groszy mu się zawinęło, że nie oddał. Oni na pewno rano będą ścigani i tak straszą tym CBA. Proszę powiedzieć fachowo, z pierwszej ręki, bo ja widocznie mówię jak moher, no niezrozumiale. Mogę Państwa uspokoić, Centralne Biuro Antykorupcyjne jest powołane do tego, aby ścigać najpoważniejsze przestępstwa korupcyjne. A uczciwi ludzie nie mają się czego obawiać. Aż Wam musimy Pana wyprosić delikatnie. Pan jest naszym gościem dzisiaj.
Przysięga pan, proszę pana, przysięga pan nam. Ale może pani powtórzyć pytanie? Nie, a pan odpowiadał na pytanie i pan powiedział, że tak będzie. Uczciwi ludzie nie mają się czego obawiać, tak, tak, tak powiedziałem i to potwierdzam. Tak ale naprawdę. Ale przysięga pan na pana... Dobrze, to nie jest miejsce na ja tego. Myślę, że na takie autorytety nie wolno przysięgać, proszę panią, to po pierwsze. No to bardzo gratuluję i szanuję to, natomiast ja myślę, że rzeczywiście człowiek uczciwy nie musi się niczego bać, a CBA nie jest po to, żeby nas tutaj aresztować teraz, aby chodzi o godzinie 6 do naszego domu po to, że bo właśnie taka jest fantazja i krzechów. I to nie jest miejsce na takie deklaracje, proszę. My będziemy, proszę państwa, to nie jest bardzo już. Dziękujemy serdecznie panu Tomkowi za przybycie i za to, że podzielił się z nami naszą wiedzą i tak jak zawsze będziemy się widzieć 10 na marszach, no i nie tylko, i owocnej pracy ku służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Że pan przyjmie jeszcze kolejne narzędzie, zaprosimy na kolejne spotkanie, bo będzie proces nadbywany. Chciałbym państwu bardzo podziękować za to spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż w części pytania, na które odpowiedziałem, państwa usatysfakcjonowały i tak jak powiedzieli organizatorzy, na pewno będziemy się spotykać 10 każdego miesiąca. Także do zobaczenia i wszystkiego dobrego państwu. Życzę. Mamy tutaj bardzo głosy, to jest do księgi pana Dziękuję państwu za to zaproszenie.